Google wie o nas wszystko. Nie, serio, wszystko. Wie, kiedy idziemy do lekarza, bo zapisujemy te informacje w kalendarzu. Wie, gdzie jedziemy, bo do nawigacji używamy map. Wie, co nas interesuje, bo oglądamy o tym filmy na YouTube. I tak można wymieniać bez końca. Pora się od tego uwolnić. Jeżeli nie przez wzgląd na prywatność, to przez bezpieczeństwo. Mieliście kiedyś włamanie na konto Google? Angielskie powiedzenie "nie trzymaj wszystkich jaj w jednym koszyku" świetnie tutaj pasuje. Jeżeli trzymamy całą internetową aktywność na jednym koncie jednego dostawcy, to narażamy się na stracenie wszystkiego jednocześnie. Rozdzielmy je zatem. Zgodnie z obietnicą z filmu o GraphenOS, ja nazywam się Paweł Kuzia, a to są najlepsze aplikacje bez Google. A do tego wszystkie darmowe i otwarte źródłowe. Zaczniemy od sklepu z aplikacjami. F-Droid to repozytorium aplikacji wpisujących się idealnie w dzisiejszy materiał, gdyż wszystko, co tam znajdziecie, ma otwarte źródła i jest darmowe. Ze swojej strony mogę polecić klienta Droidify do pobierania i zarządzania apkami z F-Droid ze względu na nowoczesny, minimalistyczny wygląd i płynne działanie, a także przez możliwość dodawania innych repozytoriów zgodnych ze F-Droid. Znajdziecie tam też wszystko, o czym będzie w tym materiale. Ale co jeśli aplikacja, której potrzebujecie, jest tylko w sklepie Google Play? Na kanale wspominałem już o Aurora Store, który pozwala na anonimowe pobieranie darmowych aplikacji bez logowania, za pomocą jednego z losowo przydzielanych kont. Jeżeli chcemy zainstalować wcześniej zakupioną płatną apkę lub grę, trzeba się już zalogować na własne konto, nie ma też możliwości kupowania nowych. Ale to moim zdaniem niewielki problem, zawsze można robić zakupy w przeglądarce. A poza tym hashtag FOS. Polecam ten styl życia. A właśnie, przeglądarka. Chrome jest najpopularniejszy, a do tego większość alternatyw nie odbiega od niego za mocno, wszak również są oparte na Chromium. A skoro chcemy się uwolnić od hegemonii Google'a, warto spojrzeć na Firefoxa i jego prywatny fork Mule, który pozbawiony jest telemetrii i dodatkowo prekonfigurowany pod kątem zabezpieczeń. Ma wszystko, czego potrzebuje przeglądarka internetowa, w tym synchronizację za pomocą Firefox Sync oraz obsługę dodatków, np. uBlock Origin do blokowania reklam i trackerów. Jeżeli natomiast nie przeszkadza Wam monopol jednego silnika przeglądarek, polecić mogę również Brave, flagową przeglądarkę nastawioną na prywatność, która poza kontrowersją z kryptowalutami sprzed kilku lat jest świetną alternatywą dla użytkowników przeglądarki Google'a, domyślnie blokującą reklamy oraz śledzenie i jest dostępna na wszystkie platformy. Obie proponowane apki są idealne dla tych z Was, którzy chcą je tylko zainstalować i nie bawić się w dalsze konfiguracje. Ale przeglądarka to nie wszystko. Najczęściej odwiedzaną stroną jest wyszukiwarka internetowa, czyli flagowy i najważniejszy produkt Google. Nazywa się zresztą tak samo. Tutaj mamy kilka alternatyw. Ja korzystam z DuckDuckGo i pomimo kontrowersji związanych z cenzurowaniem wyników jestem zadowolony, ale nie wykluczam przesiadki na Brave Search, wyszukiwarkę tego samego producenta, co wcześniej wspomniana przeglądarka. Obie szanują Waszą prywatność, blokują skrypty śledzące i nie mają reklam, więc na co się nie zdecydujecie, jeżeli nie będzie to Google albo Bing, Wasze dane będą bezpieczne. A skoro jesteśmy przy bezpieczeństwie, menedżery haseł. Wielu użytkowników nawet nie wie, że z takowego korzysta, a przechowują swoje hasła w przeglądarce Chrome, co zapisuje je na koncie Google. Pora to zmienić. Bitwarden to otwarto źródłowy i multiplatformowy menedżer haseł, który pozwala nie tylko na zapisywanie ich w chmurze producenta, ale także na własnym serwerze w samodzielnej instancji. W obu przypadkach bazy są oczywiście szyfrowane w systemie Zero Knowledge, więc jeżeli zapominamy hasła do bazy, nie ma szansy na jego odzyskanie. Nie musimy go też podawać przy każdym użyciu. Do logowania w obrębie jednego urządzenia można wykorzystać także kod PIN lub czytnik linii papilarnych. Jak każdy dobry menedżer, wykrywa automatycznie pola logowania i kojarzy z bazą domeny stron internetowych oraz aplikacji, celem autouzupełnienia. Poza zapisywaniem haseł, Bitwarden pozwala również na ich losowe generowanie, przechowuje też prywatne notatki oraz może służyć do generowania kodów weryfikacji dwuetapowej. Ale skoro nie chcemy przechowywać wszystkich jaj w jednym koszyku, to zamiast niego, czy przede wszystkim zamiast Google Authenticatora, polecić mogę Aegis, w pełni offline'owy i szyfrowany, i o ile nie ma backupu we własnościowej chmurze, to może wykorzystać naszą własną, jeżeli jest kompatybilna. Może też robić lokalne, szyfrowane kopie zapasowe oraz oczywiście importować bazy z innych aplikacji tego typu. Pamiętajcie jednak, że żadna weryfikacja wieloetapowa nie powstrzyma przechwycenia sesji i ciasteczek. Ofiarami takiego włamania padły nawet kanały Linus Tech Tips i Corridor Crew. Uważajcie na podejrzane załączniki do maili, a także pobieranie pirackiego oprogramowania. Nie powiem, w jaki sposób ja straciłem jakiś czas temu dostęp do wszystkich social mediów po kolei, ale darmowe DaVinci Resolve pobierajcie ze strony producenta, nie z torrentów. Robimy telefonami też masę zdjęć, które jakoś potem trzeba móc przejrzeć. Alternatywą dla zdjęć Google jest Simple Gallery Pro. Jak nazwa wskazuje, prosta galeria multimediów zebranych na naszym urządzeniu. Pod maską skrywa sporo możliwości konfiguracji, w tym ustawienia wyglądu aplikacji, jak i miniatur, wybór katalogów do wyświetlania i wykluczenia. Pozwala też na prostą edycję poprzez nałożenie filtrów, kadrowanie i rysowanie, a dostęp do galerii można zablokować hasłem i odciskiem palca. Jedyne, czego mi brakuje w porównaniu do zdjęć Google, jest synchronizacja w chmurze, ale jako że unikamy
też Google Drive, jest to zrozumiałe, a te i inne funkcje chmury z Mountain View zastąpi nam Nextcloud. Można oczywiście postawić go sobie na własnym serwerze, co jest najbardziej prywatną opcją, ale dostępnych jest też sporo dostawców, którzy udostępniają miejsca na swoich instancjach, jak na przykład NCHPL, czyli nasza chmura, zarządzana przez Fundację Technologie dla Ludzi. Co w zasadzie taki Nextcloud może? Przechowywać pliki, obsługiwać kalendarz, kontakty, notatki, no jak to chmura. Aplikacja na Androidzie pozwala też na automatyczne przesyłanie plików z wybranych folderów i tak właśnie można tworzyć kopie zapasowe wykonanych telefonem zdjęć i filmów. Wystarczy wybrać katalog z nimi. Jak tylko dorobię się NASA, to skonfiguruję to dla całej rodziny, by żadne wspomnienia nam nie uciekły. Poza tym Nextcloud ma wbudowany pakiet Collabora Office, jeden z forków OpenOffice'a, dzięki czemu tak samo jak u Google'owej konkurencji, można grupowo edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje. Z tą różnicą, że zamiast własnościowego formatu Google'a, pliki zapisywane są w powszechnie używanych formatach MS Office lub OpenOffice i bez problemu możemy je edytować również offline, na przykład w samodzielnym Collabora Office na telefonie. Wspomniałem o obsłudze kalendarza, zatem pozbądźmy się tego google'owego, na przykład na Pocket Simple Calendar Pro, aplikacji tego samego producenta co wcześniejsza galeria i podobnie do niej ma szerokie opcje konfiguracji. Dostosować możemy motyw aplikacji oraz każdy z widoków, tak by informacje o spotkaniach były jak najbardziej czytelne. Oczywiście dostępne są także widgety, które również można dostosować wizualnie. Poza kalendarzami lokalnymi obsługuje też synchronizację z Google, ale też protokół CalDAV, ten sam co Nextcloud. Do tej synchronizacji potrzebna jest też apka DAVX 5, którą instalujemy, logujemy się kontem Nextcloud i o niej zapominamy. Synchronizacja będzie przebiegać automatycznie w tle. Następny będzie Gmail. Na przestrzeni ostatnich kilku lat przeniosłem się w większości na skrzynki mailowe we własnej domenie, dlatego też zamiast domyślnego klienta poczty od Google korzystam na komputerze z Thunderbirda, a na telefonach te funkcje spełnia K9 Mail. Obsługuje wiele adresów, dla każdego można przypisać osobny kolor, osobne ustawienia synchronizacji i powiadomień oraz wyświetlać wiadomości w jednej zintegrowanej skrzynce odbiorczej. Przenosiny na nowy telefon ułatwia możliwość eksportu i importu wszystkich ustawień. Inną popularną alternatywą dla Gmaila jest Proton Mail, który dostarcza prywatną i szyfrowaną skrzynkę w tandemie z klientem, ale to rozwiązanie bardziej inwazyjne, bo wymaga nowego adresu. Zewnętrzny klient pocztowy pozwala na korzystanie z tych samych Gmailowych kont, a kilka takich mam i nie chcę się z nimi rozstawać pomimo skrzynek na własnym serwerze. Kolejną dominującą nad konkurencją usługą Google'a są mapy, której największym otwartościodłowym odpowiednikiem jest OpenStreetMap. Poza dostępem ze strony internetowej ma też otwarte API, z którego korzystają Organic Maps oraz Osmand i tej drugiej się dzisiaj przyjrzymy. Oczywiście potrafi wytyczać trasy i nawigować po nich, a w przeciwieństwie do Organic Maps działa też w tle i z wyłączonym ekranem. Obsługuje też komunikaty głosowe, które można precyzyjnie dostosować do swoich wymagań. Każdy środek transportu to osobny profil, dostępnych jest ich sporo, jest też opcja tworzenia własnych i skonfigurowania wedle upodobań i nie mówię tego na wyrost, to prawdziwy kombajn. Jako że korzysta z OpenStreetMap, to każdy użytkownik może edytować i dodawać nowe miejsca. Sam oznaczyłem już kilka punktów, do których często się przemieszczam. A, no i oczywiście może działać też w pełni offline. Jeżeli chodzi o minusy, to interfejs nie należy do najprostszych w obsłudze oraz już na poziomie OpenStreetMap brakuje w Polsce informacji o komunikacji miejskiej. Jeżeli Osmand wydaje się dla Was zbyt przytłaczający, to Organic Maps są dużo prostsze i zawsze to sensowna alternatywa. W opisie zostawiam Wam też link do triku, dzięki któremu może działać na wyłączonym ekranie, jeśli Wam na tym zależy. A skoro przy transporcie jesteśmy, to każdą podróż umilają mi od lat podcasty. Kilka lat temu przygotowałem osobny materiał tylko o aplikacjach do ich słuchania, polecałem tam m.in. AntennaPod i podcasty Google. Zgadnijcie, którą polecę dzisiaj z tych dwóch. AntennaPod używałem już dekadę temu, bo działał super płynnie nawet na bardzo słabych telefonach i tak jest do dzisiaj. Podobnie jak większość aplikacji tego typu pozwala na wyszukiwanie podcastów w kilku bazach, w tym Apple Podcasts, dodawanie ich bezpośrednio za pomocą RSS i importowanie z pliku OPML, dzięki czemu przesiadka z innej aplikacji będzie niemal bezbolesna. Jeżeli macie kilka urządzeń albo zmieniacie telefon, to z synchronizacją danych też nie będzie problemu. Jest możliwa za pośrednictwem serwisu Gpodder.net oraz Nextcloud. Tak, tej chmury, o której mówiłem wcześniej. Dzięki temu mogę kontynuować słuchanie najnowszego odcinka Niezatapialnych na drugim telefonie, od miejsca, gdzie skończyłem na pierwszym. Na koniec YouTube, ale to moim zdaniem trochę śliski temat. Mam z nim problem etyczny i nie trudno tu o hipokryzję. Wszystkie alternatywne rozwiązania pozwalające na odbieranie treści z YouTube'a bez YouTube'a blokują reklamy, nie przekazują też informacji o wyświetlaniach z kont premium, co w efekcie sprawia, że filmy, tak jak ten, który teraz oglądacie, nie zarabiają. Podobnie jak z korzystaniem ze wszelkich adblocków, pozostaje
zostawiam to już waszej indywidualnej opinii i decyzji. Przypomnę tylko, że wspierając ulubionych twórców bezpośrednio, na przykład poprzez donaty, patronite i kupowanie merchu, dajecie im zarobić dużo więcej niż wyświetlając wszystkie reklamy na ich filmach. Skoro to już wszystko wiecie, opcją, którą chcę wam pokazać, jest LibreTube, korzystający z Piped, prywatnego frontendu YouTube'a. Co to daje? Pełną anonimizację. YouTube nie dostaje waszego adresu IP, nie logujemy się w nim kontem Google, nie ma algorytmów, w zasadzie nie ma nawet strony głównej. Są za to subskrypcje, które możemy synchronizować między urządzeniami za pomocą konta Piped. LibreTube zapisuje lokalne historie odtwarzania oraz miejsce, w którym przerwaliśmy oglądanie. W przeciwieństwie do oficjalnej aplikacji, możemy mu też odgórnie narzucić, w jakiej rozdzielczości chcemy oglądać filmy, zależnie od tego, czy korzystamy z Wi-Fi, czy danych pakietowych. Jeżeli jesteście też przeciwnikami fragmentów sponsorowanych albo proszenia o łapki w górę i subskrypcję, to ucieszy was fakt, że LibreTube, tak samo jak i Piped, są zintegrowane z wtyczką Sponsor Block i mogą automatycznie pomijać irytujące was fragmenty. Poza aplikacjami opartymi na Pipe jest też popularny NewPipe, ale działa tylko na Androidzie, a Pipe dostępny jest zarówno z aplikacji na różne systemy operacyjne, jak i w przeglądarce. Niestety z racji nieprzechowywania historii odtwarzania na serwerze, nie ma możliwości kontynuacji oglądania na drugim urządzeniu, co ma sens, wszak chodzi o prywatność i niezbieranie właśnie takich danych. Zresztą nie wiem jak wasze doświadczenia z takimi systemami, ale zarówno na YouTube, jak i Spotify nigdy nie działało to u mnie wybitnie dobrze. Do następnego, zabezpieczajcie się. Widzę was.